No kochani, jest godzina 17:12 i przed chwilą był telefon od opiekuna z oddziału trzeciego, od pana Rafała, od tego, który tam poinformował mnie dzisiaj, że właśnie tam pod ich oddziałem kręci się kotka z trzema małymi, rudymi kotkami. I zadzwonił na nasz oddział do opiekunki, do swojej pani, która przyszła do pokoju i mnie poinformowała, że są te kotki pod oddziałem. Ja dzisiaj byłem tam dwa razy, się kręciłem wcześniej, ale nie spotkałem. I że nawet podobno, gdyby nawet mi się nie udało spotkać już ich i zastać, to on je filmuje. Także zaraz zobaczymy. Także jak widzicie, to jest jakiś kawałek drogi. Gdzieś 300-350 metrów linii krzywej. Także muszę przejść, że tak powiem, spod jednego parkanu końca na drugą stronę parkanu. No, pan Rafał to jest też ten opiekun, który dwa lata temu tutaj w tych różach, gdzie pan Władek karmi kotki, znalazł dwa maluche kotki miauczące, które się okazały, że to kotki angielskie niebieskie. O, a tutaj jest czarny mały, poleciał taki średni kiciulek. No, wielkości, kochani, tej naszej majeczki, to nawet trochę mniejszy. Czyli co, tu już jakiś nowa z tego roku miot, raczej nie z tego. O, a tutaj jest też biała kotka. Czy to ona ma kicia? To jest ta, kochani, jak ona. Poleciała. O, to jest ten oddział. O, tam jest ten opiekun, idzie w towarzystwie. I jak, panie Rafale, gdzie? Są? Cześć, Wiesiu. Cześć, Piotruś. Tak? Cześć, Wiesiu. Cześć wam, chłopaki. Idziemy. A co z tym małym? Tylko nie idź, bo wypłoszysz. Na samym końcu w żywopłocie, po lewej stronie. Ciekawe, gdzie one siedzą, w tym kanale tutaj? Ja nie wiem, nie wiem. Ciekawe, jakie one duże są. Tak, to jeszcze małe, nie? Jeszcze małe. Aha, widzę ją. Tam są trzy kociaki. O, o. No, widzę je. Kotka jest, kochani, tak jak Julcia. Ale syczy. Ona syczy, kochani. Normalnie syczy. Już z daleka. Choroba. O. Czy tam coś widzicie rudego? Jest rudy, nie? Jest rudy. O, o, mały idzie, idzie. O Jezus, jaki fajny. O Jezus. Zobaczcie. Widzicie? Jak ona startuje? O. A tu mały. O. Kici, 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 kici. Kici, 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 kici.
Chodź, kicia. O, zobaczcie, wychodzi. Zobaczcie, jak prycha. Kicia, chodź, kiciulka. Chodź, kicia. Jezu, ona może się zrzucić na mnie. Wiecie? Ona taka jest bojowa. No jeszcze takie kotki to nie widziałem, która tak zaciekle reaguje. No, normalnie chce skoczyć. Tak jakbym był psem. O, mały. No, one za małe jeszcze, żeby oddzielić. Ale co, jest jeden. Jednego widzę. A podobno ma trzy. Jeżeli trzy, to gdzie reszta jest? Na razie jest jeden. Jeden. Gargamel mały. Kici, 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 kici. Kicia, chodź. Chodź, Niunieszka. Choroba nie mają karmy, żeby jej rzucić. Julcia. Kicia, kicia. Kicia. No tak. Ale jest jeden. To w takim układzie, gdzie są... Gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? No, a tu jest drugi. Mamy dwa. Kici, 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 kici. Kici, 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 kici. Iu, iu. 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 Choroba. No, zdrowe jeszcze są. Nie mają chorych oczu. No dobra, to są dwa. Ale gdzie jest trzeci? Rano pan Rafał mówił o trzech. Tutaj nie ma. Gdzie ten trzeci? Czy on już się zgubił? Zobaczcie, tutaj jest kanał ciepłowniczy. Może tutaj jest trzeci. Kci, kci, kci. No nie wiem, gdzie ona się z nimi chowa. Trzeba byłoby jej jakiś domek przynieść, gdyby było wiadomo, gdzie ona się z tymi kotkami melinuje. Iu, iu.
No ale zobaczcie, ona jest taka jak Julcia, ale ona ma w sobie, ona nie jest typowa tygryska. Ona jest, ma tą rudę. Ona jest tak jak ich, to może być ta córka matki wszystkich matek. I ona ma trochę rudego w umaszczeniu. O, zobaczcie, już zaczyna syczeć. Zaraz, gdzie ona jest tutaj? I ona ma rudę, czyli one odziedziczyły po niej, po tym ojcu. Ale gdzie jest ten trzeci? Gdzie jest ten trzeci? Czy one gdzieś tutaj? Być może, że ona gdzieś tutaj śpi. Kochani, w tych, widzicie, liściach. Można zatykować. A, wychodzi. Mamuśka, kiciulka, chodź, chodź kicia. Ona je tutaj zostawia i na pewno tam do pana Władka chodzi na jedzenie. Kic, kic, kic. Kic, kic. No. Za bardzo się nie objawiają. Chowają się w tych zaroślach. Tylko tyle, o ile co między tymi liściami można zobaczyć. Chyba z tej strony jest nawet lepszy widok niż z tamtej. No, o, tu z tej widać lepiej. Tylko, że tu jest pod słońce. Tu jest pod słońce. Dwa. A były trzy. I co, już trzeciego zgubiła? Poszedł na zatracenie? Kochani, mamuśka, gdzie masz trzeciego? Kicia? Kiciulka, gdzie masz trzeciego? Co? Nie ma trzeciego. No i tak. I teraz nie wiadomo, czy trzeci śpi gdzieś ukryty. Czy gdzieś został w dziurze. Nie może się wydostać. No. No już wiem, że ona jest tutaj, więc po kolacji, kochani, to wezmę tą saszetkę Dolinę Noteci. Panie Arkadiuszu. I co, dam jej, nie? Jedną albo dwie saszetki mamuśce. Poza tym poinformuję o tym pana Władka, żeby tutaj zwrócił uwagę,
i ewentualnie ją dokarmiał. Zobaczymy. No one są malutkie. Żeby oddzielić jej od mamuśki, to jeszcze za wcześnie. Z kolei złapać ją razem z małymi, to zobaczcie, przecież ona jest jak cały czas robi. No, jest bardzo bojowa. Bardzo. Ona nie jest jakaś taka oswojona, czy... No, to dwa są, kurczę. Nie ma trzeciego. Nie ma trzeciego. I teraz tak. Albo ona je wyprowadziła za parkanu. Jeżeli tak, to kochani, tu jest taka dziura, którą kotki przechodzą na drugą stronę, przynajmniej była. O, jest tutaj. O, tutaj jest ta dziura. Tędy mogą przechodzić. Ale czy ona tędy przechodzi, to ja nie wiem. Nie wiem, którędy ona przechodzi. W ogóle gdzie ona jest. Gdzie ona się z nimi trzyma. Na pewno okociła się w jakimś miejscu bezpiecznym. A teraz one już są większe i je wyprowadza. Już z nimi chodzi. A to jest oddział trzeci. Kochani, tu jest oddział trzeci. Pan Władek zawsze tędy idzie i później tutaj do swojego rejonu karmienia. Czyli pan Władek tą kotkę zna. Na pewno. Zresztą mówił, że 3 czy 4 są kotne. To mi mówił gdzieś, ja wiem, 2 miesiące temu. Czy więcej nawet. Tu jest ta wieża. To już wiecie, gdzie to jest? Nie? I ona prawdopodobnie będzie je prowadzić tutaj na jedzenie, na karmienie, tu na plac do pana Władka. Może się tam ulokują w tych różach. Albo nawet w tym domku. Tutaj jest, kochani, też dziura, którą kotki przechodzą. O, tu. O, i zobaczcie, co ciekawego. Tu była budka, a teraz jest przeniesiona tutaj. Panie przeniosły tutaj. Bardziej ustronne miejsce. O. Tutaj im jedzenie dają. O. Tak to wygląda. A tu są cegłówki. Trzeba powyrzucać. Niech sobie kotki tędy przechodzą. A żeby nie zamurowali na nowo,
łapę rzucimy. Niech sobie kotki przechodzą. Czemu im robić tutaj utrudnienia, przeszkody? No. Co to komu przeszkadza, że kot tędy przejdzie? No. I to nawet byłoby lepiej przy samym tu płocie może. Ale tu jest zadaszone. O. Przed deszczem to też dobrze. No to tak wygląda. I co? I zobaczymy, co będzie dalej. Jak sytuacja będzie się rozwijać z maluchami. Czy trzeci się odnajdzie? Czy nie? O, a to jest ten biały. Jak ja go nazywałem, kochani? Pamiętacie? Co tak chorował? Oczka. O. Jaką ja mam nazwę? Na A pamiętam. Zdaje się. No niestety z tą pamięcią u mnie nie jest najlepiej. Wystarczy, że przez jakiś krótki okres czasu kotek wypada z obiegu i ja już nie mogę sobie przypomnieć, jak on miał kiedyś na imię. Ale tu jest inna. No, pan Władek po kolacji im przyniesie kości, znaczy mięso z korpusów i chrupki. No to tak to wygląda. Uch, spociłem się z wrażenia i ciepło też dzisiaj. No, coś nowego. Coś nowego, a przede wszystkim no są maluchy. A co jak co? Zawsze nas maleństwa kręcą, bez względu czego to są. Czy ptaszków, czy w kotków, czy ludzi. To jest nowe życie, nowa nadzieja, niewinność. No a tutaj, kochani, zobaczcie przy okazji, jak już jestem. Zobaczcie, bociany mamy. Personel oddziału trzeciego zakupił. Mamy dwa boczki, takie miniaturki, ale to nie jest wszystko. Tych ozdóbek jest więcej ptaszków, zaraz wam pokażę. O, pan Władek idzie, to mu przy okazji opowiem. No, pan Władek idzie. O, zobaczcie. Panie Władku, niech pan na moment zaczeka, mam coś ważnego. Flemingi. Nie? A tutaj mamy czaprę naturalnej wielkości. I malutką. Murka! Murka, co jest? Murka, mureczka. Kicia. No. A tu się już zbliża pora kolacji. Pan Władek już idzie na kolację. Panie Władku, są! Słyszy pan? Tak. Ale wie pan, co są? Rude! Wie pan, to prawdopodobnie to ma córka matki wszystkich matek. Ona taka jest jak tygrysek, ale z tymi takimi rudymi, wie pan, przebarwieniami. No i rano pan Rafał widział trzy z nią, a teraz mnie zawołał, że są, wie pan gdzie? Tam w rogu, jak pan tam idzie, dookoła tego budynku, nie? I jest, nie ten róg budynku, to przyparkanie w tym żywopłocie. Wie pan mniej więcej gdzie? Tam jak się płynie, schodzi po tych schodkach, nie? Tam do tego śmietnika, czy co tam było. I tam są te chwasty, te liście i tak dalej, wysuszone.
i ona tam siedzi, ale są dwa tylko. Są tylko dwa. I teraz tak. Pan ją zna. Wie pan, jak ona się zachowuje? Normalnie wychodzi i chce chyba atakować. Pysk otwarty, syczy i wychodzi. Wie pan, trzeba się wycofać, żeby nie skoczyła na człowieka. A pan ją zna. Jakbym panu dał dwie saszetki, to pan by jej dał do jedzenia? Nie chcę filmować ją teraz, bo... No dobra, to ja, no dobra, ja teraz nie będę filmował. Ale jak dam panu dwie saszetki, to pan by dał jej po kolacji? Pewnie. Tak? No dobra. Dobra, to ja panu dam. Bo ona już kilka poprzednie... Policja. W poprzednich latach już parę razy rodziła i przenosiła te koty z miejsca, na które kończyło się to zagładą całkowitą. Póki chodzi, miał czy... Ale patrz pan, rano były trzy, teraz są dwa. Także nie wiadomo, co z tym trzecim. Ona może ich a Rafał wiedział, gdzie ona się okociła? A skąd? On po prostu dzisiaj zauważył ją pierwszy raz pod oddziałem tam w rogu, w tym świerku poobcinane gałęzie. Nie, on mi to wspomniał. Ja dzisiaj dwa razy kręciłem się, chodziłem, żeby ją... O, trzy białe łapki. Żeby zobaczyć, nie? I tego nie udało mi się, nie? Dopiero teraz zadzwonił do swojej pani tu na naszym oddziale, że są. To jest murka? Piszczałka. No dobra, to panie Władku, ja idę po tą karmę Dolinę Noteci i panu dwie saszetki dam. A czemu tutaj pan dopiero daje, a nie tam dalej? Bo murka ich odpędzi i sama zje. Aha. Nie murka, tylko ta druga? Maniuszka. Macie to. Oj, chodź, przepraszam. Chodź tu, chodź, nie bój się. To jest to tak, chodź. No chodź. No czemu się boisz? No dobra. Idziemy. Idę panu Władkowi dać te saszetki.
a tych kotków do Doliny Noteci. Mówiłem o dwóch, a dam ich u trzy. Hej, Bartku. Masz pan trzy. Dziękuję. Tak? No. Tam będzie pan sukcesywnie dawał. Jak będzie pan mówił, tam jak będą brały czy coś jadły, nie, to ewentualnie tam jeszcze się da, nie? Dobra.